Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest 19 odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Piraci z Karaibów gra wideo, którą przechodzę oczywiście na 100%. I dlatego w normalnej serii, która nie polega na przechodzeniu tej gry na 100%, pomyślelibyście, że to już jest przedostatni odcinek, a to jest nieprawda. To nie jest przedostatni odcinek, przed nami jeszcze około plus minus 5 odcinków. Od tego momentu, z czego 4 ostatnie będą naprawdę, naprawdę długie. Łącznie z tym 6 odcinków. Słuchajcie, w poprzednim odcinku ukończyliśmy rozdział w Zatoce Whitecap i zdobyliśmy pasek prawdziwego pirata po prostu kosztem dramatycznym. Nie mam pojęcia, jak to wyszło na nagraniu. Mam nadzieję, że da się to jakoś oglądać. Zostaw mnie, głupi piracie. Idziemy w takim razie do 4. poziomu na Nieznanych Wodach. Zwróćcie uwagę, że mamy tylko 3 mini zestawy w całej części. Jest naprawdę dramatycznie pod tym względem. No ale tutaj przynajmniej udało się zebrać 8 elementów z busoli. No dobra, hiszpańskie dziedzictwo to jest 4. rozdział naszej przygody w Na Nieznanych Wodach. Ruszamy. Ja już trochę odpocząłem po przygodzie z paskiem, więc jestem gotowy na kolejną. Oby się nie okazało, że jest tak jak poprzednio. No i mamy całą ekipę z uwięzioną syreną, która idzie w głąb lądu. No i chodzi o to, żeby zdobyć kielichy. Angelika wysyła Jacka, a właściwie wrabia go, jak widzicie, żeby te kielichy przyniósł. Wszyscy mają świadomość jakimś cudem, gdzie te kielichy są. Ja już nie pamiętam dlaczego. Aha, bo Jack ma kompas. No. No ma to sens. No i widzi Jack statek, który się chybocze, ale on jakoś inaczej się chybotał w oryginale. No i okazuje się, że Barbossa już tutaj dotarł. To jest genialne. Z tym jabłkiem. Barbossa strasznie lubił jabłka. Nawet jak zdejmowali klątwę czarnej perły, to on miał takie marzenie, żeby zjeść cały koszyk jabłek po zdjęciu klątwy. Bo w wyniku klątwy nie czuł smaku. Dobra. Ale to jeszcze sobie do tematu pewnie wrócimy. Ten statek, on był jakoś inaczej zawieszony na skalę. Nie przy pomocy wodospadu. Wydaje mi się, że w filmie to było tak, że on po prostu osiadł na mieliźnie i poziom wody opadł na tym terenie i już ten statek tak został na skale chyboczący się. I tam było strasznie niebezpiecznie, żeby chodzić w środku, bo to wszystko właśnie się gibało w tej z powrotem. Ale tak to rozwiązali w grze. Chyba, że mnie pamięć myli, ale podejrzewam, że jednak mnie nie myli. Więc nie wiem, czy twórcy mieli dostęp do grafik koncepcyjnych tylko, nie mieli dostępu do filmu, do tej sceny konkretnej, czy dlaczego tak to zostało rozwiązane, ale powiedzmy, że nie jest to jakaś też duża różnica. Zasada chyboczącego statku została zachowana. Próbuję rozwalić te części szkieletu. Fajnie by było je rozwalić, ale widzę, że nie da się tak jak w Zatoce Whitecap. Dobrze, że tam się tak dało, bym zbierał ten pasek i zbierał. Zajęło mi to zdecydowanie za dużo czasu jak na ten poziom, on był naprawdę kiepski. O, patrzcie, kasa leci sama. Jak przewraca się pokład. Fajne to jest, fajny element. Podoba mi się. Mechanicznie mi się to podoba. No tak, my tu przesuwamy, żeby przechylić okręt. Też podoba mi się, jak ta główka jest podatna na fizykę, która się toczy po ziemi. Bardzo fajny, fajny detal. Na szczęście dobrze, że monety są mniej podatne, chociaż widzę, że trochę spadają. Ale nie aż tak. Tam się po prostu one gromadziły pod ścianą. Okej, mamy bardzo dużo... O, błogosławiony moment! Tego już nie
przegapię. Okej, czy tutaj jest wszystko zdobyte? Tak, w tej części zdecydowanie. I tutaj robimy... Opuszczamy to. Nie mogę tu wskoczyć? Szkoda. Myślałem, że może jest tu jakiś bonusik. Okej, nie mogę rozwalić niczego sensownego. Szkoda. Dobra, zanim to popchniemy i tutaj zrobimy dosyć istotne zamieszanie w wystroju, to chciałbym jeszcze pozdobywać te wszystkie opcjonalne rzeczy. Pytaliście się mnie, w jakim programie nagrywam. Ja nagrywam serię z peceta w zwykłym, najzwyklejszym świecie OBS-ie. Jeszcze zadawaliście mi tam różne pytania pod tymi ostatnimi filmami. Ja nie miałem niestety w ostatnim czasie trochę głowy do tego, żeby odpowiadać, bo jeszcze kończyłem ostatnie rzeczy na studiach. Ale teraz jestem do waszej dyspozycji, także jeśli nie odpowiedziałem wam na jakieś pytanie, to możecie śmiało tutaj pisać, ale nie pytajcie mnie, która seria będzie następna i tak dalej, bo ja o tym mówię tyle razy, że musicie mnie naprawdę mocno nie słuchać, żeby zadawać te pytania. Także raczej zachęcam do poszukiwania odpowiedzi w samych filmach, bo one tam są i no, po prostu nie będę odpowiadał na wszystko po 500 razy też. Dobra, tutaj chyba wszystko jest zrobione. I co ja mam teraz zrobić? Aha, tutaj się jakiś element do budowania. Drabina, dokładnie. Pojawiła. Więc, kurde. Chcę wskoczyć. Dziękuję. Kurde. O, można te stosy skarbów rozwalać. To było w jakiejś grze Lego już. Nie wiem, czy nie w... Znaczy, to było na pewno też w Piratach. To ja zdaję sobie z tego sprawę. Na Isla... Czy chyba Isla de Muerta. Ale... A, słuchajcie, wiecie, o czym jeszcze zapomniałem? Na tym poziomie? Jeszcze tego nie robiłem. A, tu trzeba na górę wejść, dobra. A drugi element? Beczułka też jest na górze. No to nawet dobrze, że tego nie robiłem. No to szukamy harfy. Harfa jest tu. Okej. Okay. A beczułka? To jest jakaś kajuta kapitańska, widzicie to? Tutaj łoże z martwym kapitanem. Umarł we własnym łóżku. No dobra, ale to... Aha, no tak, bo oni się nie utopili. Oni po prostu chyba wpadli na skałę i umarli z głodu czy coś takiego? Nie wiem. Wydawałoby mi się to nawet logiczne. Okej, harfę zniszczyliśmy i... A nie, budujemy nową. Okej, ma to sens. Przyznaję. Porozwalajmy te skrzynie wszystkie, przecież tu tyle dobra jest. Tylko czeka na odkrycie. Ale mroczna jest ta muzyczka. Też kompletnie niezwiązana z... tym... poziomem. Pamiętam, że w tym momencie w filmie leci... ten utwór z Trójki, mój ulubiony. Up is Down, jak... Jack biegnie do tego statku. To jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemny motyw muzyczny. Chyba naprawdę mój ulubiony z Piratów. Utwór na soundtracku. A kurde, nie da się tego rozwalić bardziej. Słabo. Okej, wszystkie płytki postawiliśmy. W jednym miejscu jeszcze do tamtej skrzyni chodźmy. I jeszcze tutaj te skarby trzeba będzie rozwalić. Tutaj chciałem wskoczyć, ale się nie udało. Tu fortepian, patrzcie, spadnie z góry i będziemy musieli go przesunąć zapewne. Ale jaja. Jak to sobie twórcy wymyślili? O, i zbezcześciłem zwłoki. Właśnie teraz. Przepraszam, panie kapitanie. Nie powiem, że nie chciałem, bo... O, można skakać nawet po twoim łożu. Aż się skończył marnie. Patrz, tam księżyc świeci. Jeszcze bardziej zbezcześćmy te zwłoki. Czego ta gra uczy dzieci? Nie róbcie tak. Zmarłych się zostawia w spokoju. Dobra. Jeszcze ostatnia skrzynia, ale ona chyba jest nie otwieralna. Tutaj wiedziałem, że te pajęczynę pominąłem.
Jeszcze nie mieliśmy okazji grać korsarzem Barbossą. Jak stracił nogę. Fajnie, że jest taka jego opcja tutaj dostępna. Czy ja nie mam płytek? Nie mam. Tutaj faktycznie brakuje płytek w tym miejscu. Barbossa może... Barbossa jest łysy pod tym swoim kapelutkiem, co ciekawe. Dobra, wspinamy się. I zaraz zrzucimy te płytki. Tak jest. I budujemy teraz i będzie ok. 1000 aż wypadł, ludzie. No, chciałem skoczyć po prostu ładnie na beczułkę. Szaleństwo czyste po prostu. A, i to ten fortepian opuszczamy. Pamiętajcie, to jest... Ale czemu on ma dwie klawiatury? Bo to nie jest tak do końca fortepian. Chyba. Ale mi teraz wstyd, kurde, ja ten... Ja trochę powinienem się jednak lepiej znać na instrumentach. No brzmi jak klawesyn, nie? Ale czy klawesyn miał dwie klawiatury? Ja aż muszę to zobaczyć, kurde. Kojarzyłem klawesyn z jedną do tej pory. Klawesyn, googluję to w tym momencie. No ma dwie, ale nie, są takie z jedną. Nie, miał dwie. Dobra, czyli to jest klawesyn, to nie jest fortepian, to jest klawesyn, drogie dzieci. A taki duży, więc dlatego pomyliłem z fortepianem. Wiecie co, moja dziewczyna jest pianistką i jakby to usłyszała, to by mnie chyba zabiła. A przynajmniej by się załamała, więc... Mam nadzieję, że tego nie obejrzy. Okej, mamy to ustawić tutaj. To jest chyba koniec poziomu już. Znaczy, nie poziomu, a... O, mogę jednak te skrzynie rozwalić i zbezcześcić zwłoki dalej, też mogę. Niesamowite. No, i mam mini zestaw za bezczeszczenie tych zwłok. Ja pierniczę. Hardkorowo. Słuchajcie, zdobyłem już bardzo dużo mini zestawów, jak na tę część. Dobra, zwłoki oficjalnie zbezczeszczone. Fajnie, że mini zestaw wynikał z pogrania na klawesynie. Okej, musimy śledzić na mapie Hiszpanów. Akurat taką wizualizację mapy stworzyli twórcy tutaj. Oczywiście Barbossa szuka kielichów i rusza tropem źródła wiecznej młodości dlatego, żeby zemścić się na Czarnobrodym za zatopienie perły. No i teraz Jack z Barbossą ruszają do obozu Hiszpanów, żeby kielichy odzyskać. O, bardzo ciekawy motyw jest tutaj poruszony. Ta żaba się przyda później Barbossie, ale ona nie ma specjalnie związku z treścią filmu. Barbossa ma zatrutą szablę w tej części. I jad pochodzi faktycznie chyba z jakichś ropuch, ale... I z tego co pamiętam, to w filmie jest tutaj Jack już sam, ale mogę się mylić akurat w tym temacie. Bo coś pamiętam, że rozmowa o tych... O tych ropuchach to nawet miała tutaj miejsce. O, trzeci element z busoli znalazłem. Jaka hiszpańska muzyczka. To chyba zostało skomponowane bezpośrednio do gry, albo wzięte z jakiegoś innego źródła. Ciekawe. Aż mi zaimponowali trochę twórcy. Ten poziom, słuchajcie, jest nawet ciekawy. W sensie ta mechanika... z bujającym się okrętem była sympatyczna i w ogóle, także ja tutaj nie mam większych... Czemu ja? Pożarł mnie krokodyl. Świetnie. Ale nie ten, nie mam z tego powodu żadnych nieprzyjemności w postaci braku pieniędzy. Dobra, tutaj przy murku jeszcze szukam czegoś, ale to nie ma sensu. Myślę, że możemy iść dalej po tych kładkach. W każdym razie kielichy Jack wykradał sam i zgubiłem wątek, ale to nie ma znaczenia większego.
O, tutaj trzeba uważać i po tych kładkach się poruszać. Znowu mnie pożarł krokodyl. To nie głupie jest z tymi kładkami też. No dobra, to lecimy. Skoczymy po tej. Panie, myślałem, że po tej kłodzie trzeba przejść, ale jednak nie. Jezu. Powiedziałem słowo kłoda i obudziły się we mnie takie dziwne wspomnienia z dzieciństwa. To wam mogę opowiedzieć, jak będziecie chcieli. Kiedyś... A to jest głupia historia, ale w sumie dla zabicia czasu i eksploracji to wam mogę opowiedzieć. Kiedyś z moim dziadkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż wiem, że tego nie ogląda. Mieliśmy taką zabawę, jak miałem 3-4 lata, w kłodę. Tak nazywaliśmy tę zabawę. Że chodziło o to, ja lubiłem bardzo wskakiwać na kanapę u nich w salonie, w starym mieszkaniu, pamiętam. I lubiłem wskakiwać na tę kanapę i dziadek kładł się przed tą kanapą i ja miałem udawać, że się potykam o dziadka i wskakiwałem na tę kanapę w ten sposób. Dobra, i faktycznie Barbossa ma te trujące żaby. Dobra, i muszę rzucić w Hiszpana. A, i on może ogłuszać. Okej. Okay. No, i właśnie mieliśmy taką zabawę, ona taka bezsensowna była, ale bardzo miło wspominam. I faktycznie nazywaliśmy to zabawa w kłodę. A, i tutaj widzicie, jest ta brama dla członka załogi Holendra, w sensie brama, te grzyby. Srogie grzyby. No, także was zabawiłem historyjką szczęśliwą z dzieciństwa. Powiem wam, jakbym miał wyczarować Patronusa, że tak nawiążę do Harry'ego Pottera, to... Może nawet bym użył tego wspomnienia, bo jest bardzo, bardzo... takie beztroskie. No, wzruszyłem się sam sobą. Idźmy dalej. Bardzo potrzeba dużo pieniędzy do paska. Więcej niż w tej Zatoce Whitecap. Dobrze, że w Zatoce Whitecap nie trzeba było tyle, bo kogoś tam i tak poniosło z tymi 60 tysiącami. Ale to był bardzo słaby poziom, ta Zatoka Whitecap. Chyba, powiem wam szczerze, jeden ze słabszych w grze. Nie rozczarował mnie aż tak jak Wir, ale... No, bardzo kiepski. Jeszcze zobaczymy, jak się obroni w trybie gry swobodnej, nie? Bo to... Od tego wiele zależy. No dobra, tutaj... Wydaje mi się, że... Wiele więcej... Nie jest, nie ma do zdobycia. Kurde, zapomniałem znowu o kompasie. A to jest fabularny, dobra. A jednak nie. Co ja tutaj pozdobywałem? Masakra. Co ja mam tu zdobyć? Ja mam to na rożę dać. I kręcić, może będzie z tego mini zestaw. A nie, jednak nie. Mam po prostu zastawić do stołu. Okej. Okay. No to już, bierzemy tego kurczaka gorącego. I jakim cudem to mi otworzyło drogę? Aha, musimy zawołać ich na obiad, okej. Okay. Ma to sens. To mi przypomina, wiecie co mi przypomina ten poziom? Traveler's Tales zrobiło kiedyś grę pod tytułem Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa na podstawie, oczywiście, jak żeby inaczej, filmu Lew, Czarownica i Stara Szafa, który z kolei powstał na podstawie książki Lew, Czarownica i Stara Szafa. I w tej grze, to jest gra z 2005 roku i pamiętam, grałem w nią na premierę. Znaczy to właściwie mój kuzyn miał, dostał ją na urodziny 12, czyli to nie było na premierę, tylko rok po premierze. I pamiętam, że grałem w to i tam był taki poziom, że tam są dwie główne bohaterki, jest właściwie czworo głównych bohaterów, ale to jest rodzeństwo, dwie siostry i dwóch braci, no i oni... I tam są dwie siostry, Łucja i Zuzanna, i one śledzą Aslana, jak idzie przez obóz i idzie na śmierć, bo a tam nie będę wam tłumaczył fabuły Opowieści z Narni, bo ja nie przepadam za Opowieściami z Narni, mimo że przeczytałem wszystkie części i to nawet chyba więcej niż raz,
Ale no nie, to jest totalnie nie moje klimaty literackie. I ta sceneria wygląda po prostu identycznie jak tamten obóz z tej gry. I to też Traveler's Tales robiło. Także taka ciekawostka. Tutaj mamy do użycia działko, ale zaraz właściwie działo, całe działo. A tutaj jest wajcha dla silnej postaci. I nie możemy nic tutaj zrobić. Tutaj śpi Hiszpan. O, tutaj coś mogłem rozwalić jeszcze. To jest akurat cenna informacja. Podejrzewam, że trzeba 64 tysięcy. I zaraz to sobie nawet sprawdzimy. O, zabiłem go we śnie. Ajajajajaj, bardzo nieładnie. Czek. Ale dobra, żeby nie było smutno. Koledze w zaświatach to jeszcze... Tam Barbossa ma problem. Wpadł do wody generalnie. Prawie dopłynąłem na drugi brzeg tutaj. Fajnie, że ma te żabki. Śmieszne to jest. Ale on miał po prostu zatruty miecz, a nie zatrute ropuchy. Znaczy zatrutą szablę. No. Kurde, z każdego razu wypada kasa? Strasznie, to jest pułapka na mnie. Kurde. To dalej, dalej. Zbieramy to. Pewnie, że tak. Nie chcę powtórki z Zatoki Whitecap. Jestem chciwa bestia. Okej. No. Czemu pomina... Aha, bo nacisnąłem nie ten przycisk. Dobra. I cyk. I zaraz będzie można rozwalić całą bramę. A jednak, widzicie, był kolejny błogosławiony moment i to chyba 65 tysięcy jednak. No dobra, Hiszpanie się na nas rzucają. Bardzo sympatycznie, ale... Raczej mi nie jesteście straszni. Kurde, ta walka to jest ewidentnie z tej gry na krańcu świata. Znaczy ta muzyka podczas walki grająca. Okej. O, i mamy tutaj kolejny element dla Busoli. I to już jest koniec ewidentnie etapu i poziomu pewnie całego. Hiszpańskie dziedzictwo, no proszę, proszę. Ale nazwali ładnie poziom. Pamiętam, że w filmie Jack ucieka z obozu na drzewku palmowym. Znaczy na palmie. Centralnie ją wygina i używa jako katapulty. Chyba tak było, a później ucieka na czubkach tych palm. Taka wydumana bardzo ucieczka jest. Takie głupie też. Miejscami. No dobra, mamy jeden element do zbudowania. I drugi też. Tutaj coś jeszcze mamy. Łopatę mamy. To się przyda, bo pewnie trzeba będzie ten trzeci wykopać. Więc połóżmy to tutaj. No i szukamy. Proszę bardzo. To pewnie nas zaprowadzi w wiele różnych miejsc. Tak myślałem właśnie. Idziemy teraz tędy. Zresztą w całej lokacji będziemy spacerować tak powoli. Dobra. I chyba już. Tak jest. Super. Jeszcze tylko jedna rzecz, mianowicie rozwalenie tego drzewka i tutaj pajęczyny. To obowiązkowo. Zwróćcie uwagę na istotną różnicę w stosunku do Lego Harry Potter, że te awatary, ich zdjęcia profilowe się nie poruszają. Czyli zupełnie inaczej niż... Bo
W Wojnach Klonów też tak było, to jest 2 miesiące starsza gra niż LEGO Piraci z Karaibów, że te awatary ich się ruszały. A tutaj tak nie ma. To są statyczne. Ale w LEGO Harry Potter Data 5.7 znowu tak będzie z kolei, więc tak ciekawie. Okej, i chyba kończymy przyjęcie. W takim razie... Nie, jeszcze jest jedna lokacja. O, i tu są te brakujące. Interesujące mnie bardzo. Elementy. Patrzcie, zaraz zdobędziemy równowartość mini zestawów, które zdobyliśmy do tej pory w całej części. Tak jest. Super, rewelacja. I jeszcze kielichy. I to będzie cała busola na ten poziom. Więc całkiem fajnie, że się udało. No. O nie! Nie, ja nie chciałem kończyć poziomu! Holender! Miejmy nadzieję, że... A, będziemy jeszcze uciekać. Jest walka z bossem! To nie wiedziałem. Możemy go chyba wrobić, żeby w nas rzucał bombami. Mam nadzieję przynajmniej. Kurde bela! Spadać ode mnie. Dobra, zebrałem serduszko, to najważniejsze. No, uciekaj. Spadaj. Kurde, ciekawe, czy mogę jakoś... O, chyba mogę. Tak jest. Tak jest! Ale to chyba jest element walki nawet. Jeśli tak, to się okaże, że to jest najlepsza walka, lepsza niż ta z Davym Jonesem. Jonesem. Tak, ten Hiszpan jest spoko do walki. Ona jest wymyślona całkowicie, jej nie było w filmie, bo w filmie to jednak udało się Jackowi uciec bez walki. Przynajmniej chyba. Dawno to było. Kurde, rzuca tymi bombami we mnie. Kolego, poczekaj. Okej, udaje mi się na razie przeżyć. Rzucaj, tu rzucaj, rzucaj. Pięknie! Wspaniale. Dobra. Jeszcze to chcę zdobyć. Świetnie. Okej, kolejne życie mu zabrałem. Mogę chyba jakieś kolejne tutaj elementy odblokowywać. Ale to chyba jest potrzebne bardziej na... No i zginąłem, świetnie. To jest chyba bardziej potrzebne fabularnie jednak. Chociaż... Kurde, co jest? Pierdziele. Tracę hajs. A miałem nawet taką cichą nadzieję, że dobiję do tych 100 tysięcy, ale... Widzę, że nie. Jasny gwint. Dobra, zostawmy go. Rzucaj. Jak cię huknę, to zobaczysz. Dobra. Zaraz go załatwimy. Mogę tym krę... Aha! Teraz mogę dopiero. A, nie strzelasz we mnie teraz. To by była zbyt wielka hamuwa. Krzesłami też mogę. No, świetnie. I tak jest hamuwa, i tak. Jak mnie wziął. Zdenerwował mnie. Okej, kręcimy. No nie! O, fajnie, że się da. O, czyli podobnie z tym używaniem drzewka. A jak mogę go przekonać, żeby mnie przerzucił? To jest dobre pytanie. Daj, rzucasz. A może Barbossa jest tu potrzebny? I jego żaba? Nie wiem, kurde. Co tu się dzieje? W ogóle. Jak to odpalić? Daj, Jack, wskakuj tutaj też. Jezu, nie wiem. Jak to zrobić, kurde.
No tutaj nic to nie daje. Nie mam pojęcia. Jasny gwint. Może krzesłem trzeba rzucić. Aha! Mamy je ustawić tutaj. Ma to sens. Dobra. Zaciąłem się na chwilę, ale już przepraszam za swój błąd. Kurde! O, głowa Jackowi odpadła. Fajne, podoba mi się to. No dobra, to idziemy. Tylko mnie nie atakuj, typie. Naprawdę jest nieładne z twojej strony. Dobra, wskakujemy wszyscy. Kielichy zabrane. No i super. Tak, Jack z Barbossą się rozdzielają. Barbossa będzie podążał teraz tropem Czarnobrodego, wiedząc, gdzie on jest i dokąd zmierza. Bo nakablował mu Jack. Jack to jest taka chorągiewka po prostu, zmieniająca stronnictwa za każdym razem. Ale kochamy go przecież. Patrzcie, ile już mamy postaci. Strasznie ich jest dużo. No i proszę bardzo. Kolejne 3 złote klocki do kolekcji. Ja jestem bardzo z tego zadowolony. Bardzo z tego powodu szczęśliwy. Widzicie to? Widzicie to? Niesamowite, że wszystko udało nam się zdobyć. No i super. I tak ma być. Nawet 3 mini zestawy się udało. Patrzcie na to. No i super. Rewelacja. Złote klocki. Będą chyba już 42. Nie, no to... Super, to słuchajcie, jesteśmy prawie w połowie. Tak, no bo następnym klockiem przekroczymy połowę wszystkich złotych klocków w grze. Więc w ogóle... Rewelacja. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak było, no to wiecie, co macie robić. Wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją i polećcie znajomym, bo dobijamy niedługo do 1000 subów i jestem bardzo podekscytowany tym faktem. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.